Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Witam Was dzisiaj serdecznie. Mam bardzo ciekawego gościa i dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na inny temat niż samo gospodarstwo. A będziemy rozmawiać o metodach zero waste, o całej ideologii oraz o tym, jak wprowadzić to w życie. Do tego połączymy to trochę z medytacją, połączymy to też również z odniesieniem do przyrody. I chciałabym Wam przedstawić kogoś ciekawego. Przed Wami Marta Robins. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie na rozmowę. Bardzo mi miło. Powiedz coś trochę o sobie, bo podejrzewam, że moi słuchacze nie mają za bardzo pojęcia, kim jesteś, a niczym się zajmujesz. Więc ja się chyba powinnam przedstawić tak, jak przedstawiam się w swoich podcastach, albo tak, jak przedstawiam się na swoim blogu i zawsze mówię, że po prostu piszę i gadam o świadomym życiu, ale w bardzo różnych jego aspektach i jest tam rzeczywiście i mindfulness, i medytacje, i jest tam minimalizm, jest tam też zero waste i jest tam też zamiłowanie do przyrody. Ci, którzy mnie słuchają lub czytają, dokładnie to wiedzą. Właśnie. Ja któregoś dnia zobaczyłam Twój post i było to zdjęcie, które pokazywało, ile zużyłaś śmieci i bodajże był to trzeci miesiąc. I tak sobie pomyślałam, wow, no dziewczyna robi robotę. A powiedz w ogóle, skąd to się wzięło u Ciebie, że aż tak radykalnie z osoby, która korzystała z życia, tak jak o tym mówisz i piszesz, a przeszłaś no, do takiego minimalizmu zużycia tych śmieci, w ogóle minimalizmu w życiu? Wiesz, sam temat minimalizmu myślę, że jest trochę inny i jest jakby dosyć długi, więc chyba się bardziej skupię właśnie na tym całym zero waste i na ograniczaniu śmieci, ponieważ to się pojawiło u mnie, myślę, że z dwóch powodów, z dwóch takich nurtów, które po prostu zeszły się w jedną całość. I pierwszy z tych nurtów jest taki, że byłam już minimalistką i byłam ciekawa najzwyczajniej w świecie, co jeszcze mogę zrobić ze sobą, jak jeszcze bardziej mogę wyśrubować jakby ten swój wynik. Jak mogę być jakby jeszcze lepszą wersją siebie. Więc to był jeden powód. A drugi powód był taki, że bardzo jestem związana z przyrodą, bardzo kocham naturę, rośliny, zwierzęta, lasy, łąki, kwiaty, wszystko. I wiedząc jakby co się dzieje, to po prostu od długiego czasu kłuło mnie w bok. Za każdym razem jak dostawałam jakąś informację, że no jest ta sytuacja wygląda naprawdę słabo, więc mam też takie podejście, że nie czekam, aż ktoś coś zrobi, tylko po prostu ja jestem ktośiem i ja zaczynam to robić. Więc stwierdziłam, okej, zobaczmy, jak mi pójdzie, ile jestem w stanie rzeczywiście osiągnąć, jak bardzo jestem w stanie ograniczyć te odpady. Czy to jest w ogóle tylko jakiś mit, który się jakby jest kultywowany przez kilka osób na świecie, czy to jest coś, co realnie może wykonać właśnie taka osoba jak ja, która kocha komfortowe życie i z czego będę musiała zrezygnować, jak to będzie wyglądało. I to moje wyzwanie, które naprawdę miało być tylko moim jakimś bardzo osobistym doświadczeniem, nagle zdałam sobie sprawę, że jest bardzo poważnym, bardzo głębokim społecznie tematem, więc po prostu zaczęłam o tym pisać. Widziałam, że dużo spacerujesz. Czy ten pomysł też narodził się między innymi wśród tych spacerów? Kiedy w ogóle wystartowałaś z tą myślą i w ogóle z takim zamiarem zmieszczenia się w tym jednym słoiku ze swoimi odpadami? Wiesz co, dużo, dużo rzeczywiście spaceruję. Ja praktykuję pewien rodzaj medytacji dynamicznej, która nazywa się walking meditation. Jest to po prostu praktykowanie uważności właśnie poprzez ruch. I tam to jest taki stan, wiesz, połączenia ze sobą, gdzie rzeczywiście przychodzi bardzo dużo wglądów, bardzo dużo jakichś takich myśli i odczuć wynikających z serca. I też ten pomysł, żeby ograniczyć odpady, żeby się zmieścić w ten jeden słoik,
on właśnie raczej jakby sam do mnie przyszedł, niż był wymyślony umysłem. On właśnie jakby przyszedł z serca, bo to po prostu było coś, co idealnie wpasowywało się w to, w moje wartości, które wyznaję. Fajnie to brzmi. I zrobiłaś pewną drogę. Jesteś na etapie, którego to miesiąca? 10, 11? Skończony 10, czyli jesteśmy teraz w 11 miesiącu. Więc nie startowałaś z założeniem noworocznego postanowienia, na to wygląda, tak? Wszystko się da, nie trzeba mieć tego noworocznego postanowienia. Ale okej, jesteś tu, gdzie jesteś. Ja tobie bardzo gratuluję. Tylko bardzo fajnie to wygląda. A jako relacja końcowa na postach, fajnie o tym usłyszeć u Ciebie w podcaście, tylko ja bym chciała się Ciebie zapytać o te negatywne strony, bo o tym się rzadko mówi. Co takiego, z czym musiałaś się Ty sama ze sobą uporać, bądź też z otoczeniem, co stawiało te trudności, bo my skupiamy się przede wszystkim, jak widzimy kogoś, kto odnosi sukces, wow, ale mi się nie uda, bo, i wyliczamy coś tam. A z reguły też te media społecznościowe nie pokazują tego, tej drugiej strony, tej ciemnej strony. Jak to było u Ciebie? No fajnie, że o to pytasz, bo rzeczywiście to jest taki temat pomijany, taki właśnie pod dywan zamiatamy, ale nie mam problemu z mówieniem o tym i nawet nagrywałam o tym podcast, czy pisałam. Jeden z najpopularniejszych moich postów na blogu jest o tym. Były dwie rzeczy, które były trudne w Zero Waste, poza oczywiście takimi rzeczami, takimi bardzo przyziemnymi na zasadzie, o Jezu, nie mogę znaleźć, nie wiem, idealnego szamponu czy czegoś, ale to są drobiazgi. Dwie kluczowe rzeczy, które naprawdę są, dla mnie przynajmniej były bardzo trudne, to jest to, że rzeczywiście musiałam zrezygnować z pewnej dozy komfortu, który kocham, czyli po prostu bardziej się starać. Dłużej szukać różnych rzeczy, gdzieś dalej po coś jeździć, zrezygnować z tego, że mogę wejść do sklepu i kupić hummus w opakowaniu plastikowym, no bo ten plastik potem musiałabym trzymać przez miesiąc, czego nie chciałam, więc musiałam albo robić hummus sama, albo jechać gdzieś dalej po jakichś słoiczkach i tak dalej, i tak dalej. Ale druga kwestia, która chyba jest dla mnie jeszcze jakby trudniejsza i jeszcze ważniejsza, to jest taka wewnętrzna walka i trochę zewnętrzna walka, próba uświadomiania ludzi, że sam ruch Zero Waste jest w ogóle jakby stworzony i bardzo mocno puszowany, promowany przez bardzo duże koncerny, które w ten sposób próbują przerzucić odpowiedzialność za posprzątanie świata na konsumentów. Nie jest jakby nie jest moją odpowiedzialnością, że duże koncerny produkujące na przykład napoje gazowane w plastikowych butelkach, że one to robią i że mimo, że wszyscy na świecie możemy teraz próbować być zero waste'ami, to i tak nadal miliony butelek będą produkowane po prostu co chwila, które wiadomo, że trafią do śmieci, które wiadomo, że będą zatruwały planetę. I bardzo trudno mi było na początku zwłaszcza znaleźć taki, wiesz, wewnętrzny balans. Okej, gdzie jest moja rola w Zero Waste w stosunku do świata, czyli na ile jakby rzeczywiście biorę odpowiedzialności za to, co się dzieje, a na ile muszę powiedzieć nie. Nikt mi nie wmówi, że to jest wszystko jakby na głowie mnie, czyli na głowie konsumenta. Jeżeli idę do drogerii i wszystko tam praktycznie mam w plastikowych butelkach, czy opakowaniach, gdzie kiedy się produkuje dany kosmetyk w tym plastiku, to przecież od razu wiadomo, że to będzie śmieciem, bez względu na to, czy ja to kupię, czy ktoś inny to kupi, czy nikt tego nie kupi. Nawet gdyby nikt już nigdy nie kupił czegoś w plastiku, to i tak wiadomo od samego początku, że to będzie bardzo szkodliwy dla planety śmieć, bardzo szkodliwy odpad. Więc to było na początku ciężko jakby pogodzić sobie to i znaleźć taki balans. Okej, dla kogo ja to robię? Czy ja to robię dla siebie? Czy ja to robię, żeby walczyć z koncernami? Czy jakby, gdzie ja jestem tak naprawdę na tej drodze? No właśnie, ja też tak jak oglądam czasem czy media społecznościowe, czy patrzę, co jest na półkę w sklepach, no jesteśmy też bardzo wygodnym społeczeństwem, ale w porównaniu też do tego, co przedstawiają
te zdjęcia z innych krajów i to są kraje, które się bardzo szybko rozwijają albo bardzo rozwinięte, przynajmniej do takich należą i na przykład mówię tu o Azji, Azji Wschodniej, tak? Tam te śmieci to uważam są jakimś takim przekleństwem, ale czy to też nie wynika z tego, jak sądzisz, że im społeczeństwo jest biedniejsze, tym tak naprawdę jest więcej tych śmieci, bo właśnie te koncerny wykorzystują to, że kto może, to sięgnie do portfela, bo z jednej strony ja rozumiem, że produkcja jako ja, jako producent rzeczy ekologicznych, muszę włożyć większy wysiłek, dużo więcej mnie to kosztuje, żeby coś wyprodukować, co będzie ekologiczne. Ale z drugiej strony mamy właśnie tak ten pogoń za pieniądzem, to czy my mamy też tą świadomość, ale i to, co po prostu jest dane na rynku i wygoda. Tak, wiesz co, to jest bardzo dużo czynników, jakby te wszystkie, o których mówisz zdecydowanie, jakby się na to składają, jak w ogóle możemy funkcjonować jako społeczeństwo. Ale zawsze to powtarzam, jak możemy funkcjonować w kontekście zero waste, bo jakby o tym rozmawiamy. Natomiast zawsze powtarzam osobom, które do mnie piszą i mówią, o jejku, ja bym tak nie mogła, bo coś tam. I bardzo często w zasadzie mam ochotę odpowiedzieć, tak, być może rzeczywiście byś tak nie mógł lub tak nie mogła, czyli tak radykalnie tych śmieci jakby zmniejszyć ich ilości, bo masz o wiele więcej zajęć niż ja, bo masz o wiele większą rodzinę, bo masz inne nawyki żywieniowe, bo masz inny budżet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze podkreślam to, że posiadanie tego słoika, jak to ja mówię, mistycznego słoika odpadów, to nie do końca jest jakieś osiągnięcie. To jest po prostu rezultat decyzji, które się podejmuje, ale zawsze w kontekście tego, jak żyjesz i na ile możesz sobie pozwolić. I od początku bardzo mocno czuję, że przechodzenie na taki ekstremalny zero waste to jest przywilej, a nie powinien być to nigdy obowiązek w ogóle narzucany na kogoś, ponieważ wiem po sobie, że pewne rzeczy tak, są droższe i to dużo droższe, jeżeli chce się to robić zero waste'owo. Ale przede wszystkim to wymaga zaangażowania czasu, którego wiele osób po prostu nie ma, bo ma rodziny, bo ma o wiele więcej pracy, bo ma zobowiązania, bo ludzie są chorzy, cokolwiek możemy jakby wrzucić tutaj w tą linijkę, cokolwiek wpisać. W tym momencie tak mi przyszło do głowy, bo mówiłaś coś o warsztatach. Czy te warsztaty, które będziesz prowadziła, mają też na celu to, aby właśnie w taki sposób pokazać ludziom, że to nie jest to, że o ja umiem, ty nie umiesz, ty już jesteś niedobry. Powiedz coś więcej o tym. Wiesz, to tak, dokładnie. Myślę, że to jest najważniejsza moja rola, jeżeli chodzi o pisanie czy mówienie o zero waste. To właśnie nie jest pokazywanie, że jaką stalową słomkę wybrać do napojów, czy jaki kubek termiczny, tylko to jest pokazanie, jak wprowadzić zero waste, ale zgodnie ze swoim własnym życiem, zgodnie z tym, na co możemy sobie pozwolić, z taką, jak to ja mówię, taką naszą pojemnością emocjonalną, którą mamy. Warsztaty odbędą się na Women Camp. To jest takie trzydniowe wydarzenie, które na początku listopada odbędzie się w Warszawie. I zdecydowanie na tych warsztatach chcę właśnie obalić ten mit, że jeżeli ktoś produkuje więcej śmieci, czy inne śmieci niż ja, czy niż jakikolwiek inny dziwak z internetu, to, że ten ktoś już jest teraz zły albo gorszy, bo wcale tak nie jest. I ja też jestem świadoma, że gdybym w tym momencie z jakiegokolwiek powodu zmieniła swój styl życia choćby odrobinkę, czyli zaczęła mniej lub więcej pracować, zmieniła na przykład moją dietę w jakiś sposób, to moje śmieci, czyli ilość też się zmieni. Czy to świadczy o tym, że jestem zła? Nie. To świadczy tylko o tym, że robię to, co mogę zrobić, robię to, co jest w zgodzie ze mną. Chcę jakby nauczyć tego kobiety zaproszone na ten warsztat. Też tego, żeby się właśnie nie katowały, że nie dadzą rady, że są złe, że są gorsze. Bardzo mi na tym zależy, naprawdę.
Czy uważasz, że też takie myślenie o tym, jak my teraz prowadzimy ten konsumpcjonizm, różne rzeczy, od faktycznie rzeczy jadalnych, tak, czyli od konsumpcji, aż po te rzeczy, które są medialne, tak, to co też możemy przeczytać, przechodząc przez rzeczy fizyczne, jak na przykład ubrania. Myślisz, że jest to teraz trend, taka moda, czy gdzieś jest to potrzeba powrotu do pewnych spraw, które dał nam ten tak zwany pędzący kapitalizm, który do nas wszedł w latach 90. Czy to jest jakiś taki wynik, czy to jest moda? Jak myślisz? Wiesz, to zawsze mi się wydaje, że to nigdy nie jest tylko coś. To nigdy nie jest albo, albo. Zawsze te rzeczy rodzą się koherentnie. Jeżeli gdzieś rodzi się potrzeba odejścia od konsumpcji, to gdzieś dla kogoś innego zarezonuje to z na przykład właśnie odejściem od kapitalizmu. Cokolwiek można sobie tam zawsze wstawić, to zawsze moim zdaniem rośnie trochę jak łąka, że nie tylko jeden kwiat nagle wzrośnie, tylko po prostu łąka zakwita, jakby cały ten ekosystem zaczyna wzrastać. Więc moim zdaniem super w ogóle, że ten trend się pojawił i każdy znajdzie w nim coś dla siebie, albo powrót do natury, albo powrót do takich zdrowych zależności społecznych pod tytułem nie muszę czegoś kupować, bo mogę pożyczyć od sąsiada. Odejście od tego, no właśnie, że ciągle za czymś pędzimy, żeby wydawać te pieniądze, żeby mieć więcej. Albo może właśnie powrót do tego, że nasza planeta jest wspaniała i nie chcemy jej zaśmiecać. To jest zawsze moim zdaniem bardzo holistyczne. Natomiast my indywidualnie jako jednostki znajdujemy coś, co z nami najbardziej rezonuje w całym tym miksie, w całej tej miksturze opcji i rodzajów spojrzenia na dany temat. No tak, pomyślałam o tym, jak mówisz, że potrzebujemy mieć więcej. Był kiedyś taki film, który, nieważna fabuła, akcja, w którym było powiedziane, że jeżeli jest pożar i masz tylko 30 sekund na zabranie swoich potrzebnych rzeczy, co by to było, co byś zabrał ze sobą, to co u ciebie by to było? Czy masz taki swój, przy tym trybie życia, coś takiego, że po prostu wpadasz, bierzesz, wiesz i to jest twoje wszystko? Bo my jako ludzie mam też wrażenie, przywiązujemy się do rzeczy. W większości nas ludzie. I jest nam ciężko czasem zrezygnować z takiej fizyczności tego, co możemy dotknąć. Czy masz taką rzecz albo taki system, że w momencie, kiedy teraz ograniczyłaś i te śmieci, tak to nazwijmy po prostu górnolotnie, i masz ten minimalizm w życiu, do którego dążysz w jakimś tam swoim stopniu, czy to jest to, że właśnie wchodzisz, masz torebkę, bierzesz i ciebie nie ma. Wiesz, to jest tak, że jeżeli chodzi o minimalizm, to ja jestem ekstremalną minimalistką, czyli mam bardzo mało rzeczy, ale przede wszystkim mam po prostu bardzo mało przywiązań do jakichkolwiek rzeczy. Ciekawe jest to, że czasem sobie też zadaję to pytanie, co bym wzięła, gdyby była jakaś taka ekstremalna sytuacja, że mogę tylko coś złapać. I prawdę powiedziawszy, przychodzą mi do głowy trzy najbardziej jakby rozsądne rzeczy. Pierwsza to jest pieniądze, które jeżeli mam gotówkę, laptop, na którym mam po prostu moje dokumenty, na którym pracuję i telefon. Ale prawda jest taka, że gdyby rzeczywiście była sytuacja dużego zagrożenia, to wzięłabym pewnie tylko telefon, żeby zadzwonić po pomoc, ponieważ naprawdę nie jestem przywiązana do rzeczy, nie mam sentymentu do rzeczy, one mi służą, ja ich używam, są mi potrzebne, ale to nie jest coś, czego mogłabym żałować w taki jakiś bardzo osobisty sposób. Byłoby mi źle, gdyby spłonął mój komputer, bo jest mi naprawdę potrzebny, bo na nim pracuję, ale okej, no jakby kupiłabym nowy, pożyczyłabym, cokolwiek. Więc myślę, że tutaj jestem bardzo na chłodno do tego podchodzę, bo już przez moją minimalistyczną drogę, która trwa no, 3 lata, jak nie więcej, naprawdę mam bardzo zdrową relację co do przedmiotów, co do rzeczy po prostu.
A właśnie, skąd u Ciebie wziął się ten minimalizm i co Cię zaskoczyło tak najbardziej w tej całej drodze, w tej drodze, którą pokonujesz, razem właśnie z minimalizmem w życiu, w posiadaniu rzeczy, ale i w zużywaniu tych rzeczy? Co było takie, o, nie spodziewałam się tego. Wiesz, ten minimalizm też przyszedł do mnie bardzo jakby od wewnątrz. To po prostu był taki moment. Był taki moment w moim życiu, gdzie ja bardzo dużo oczyściłam siebie wewnętrznie, poukładałam sobie jakieś w głowie swoich tematów, pozmieniałam przekonań, które mi nie służą. Ja bo zawsze bardzo dużo pracuję duchowo, dużo medytuję i kiedy w głowie miałam taki prawdziwy porządek i taki spokój, to nagle po prostu zaczęłam czuć, że potrzebuję też mieć to na zewnątrz, a miałam bardzo dużo rzeczy, bardzo, bardzo dużo rzeczy, pudła rzeczy, nieużywanych, leżących w szafach, no ogromne ilości, więc stwierdziłam, że muszę podążać za głosem serca i to była bardzo długa droga oczyszczania i żeby się doprowadzić do stanu, w którym czuję się rzeczywiście najlepiej, czyli kiedy na półkach nie mam nic oprócz, nie wiem, dezodorantu i kremu do rąk po prostu, bo one są mi potrzebne na co dzień, żadnych bibelotów i tak dalej. Natomiast co mnie zaskoczyło najbardziej? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jest tak, że było bardzo dużo małych zaskoczeń, ale chyba najfajniejsze było to, jak się zaskoczyłam, jak bardzo jakby lubię siebie w tej wersji właśnie, kiedy to życie jest takie uproszczone, kiedy jest uporządkowane, kiedy jest właśnie oczyszczone z tego pędu, kiedy jest niezależne od przedmiotów niemalże. Myślę, że to jest najfajniejsze zaskoczenie. Takie coś, co czujesz od dawna gdzieś tam w trzewiach, ale nie umiesz tego nazwać i nagle ojejku, to jest takie uczucie, kiedy już to jest fantastyczne. Więc myślę, że to było to, gdybym miała jedną rzecz wymienić. Czy jest coś, co byś chciała tak na zakończenie przekazać naszym słuchaczom tak od siebie, bo mogłabym tutaj Ciebie zasypać setkami pytań, ale żeby to tak było takie skumulowane, coś, co byś chciała powiedzieć tym, którzy, nie wiem, czy zaczynają swoją drogę, no chyba tak, raczej ci, którzy albo są zainteresowani tym takim stylem życia, bądź chociaż jakimiś drobnymi kroczkami. Chciałabym powiedzieć tak, jedną rzecz, najważniejszą, i tak się zwrócę teraz do słuchaczy. Moi drodzy, jest jedna absolutnie najważniejsza rzecz na świecie i w waszym indywidualnym świecie, to jest słuchanie siebie. I jeżeli widzicie coś na zewnątrz, zwłaszcza w social media, gdzie jest dużo ekstremalistów, tak jak na przykład ja jestem osobą ekstremalną w różnych rzeczach, to zawsze traktujcie to tylko i wyłącznie jako inspirację, jeżeli czujecie, że to z wami rezonuje. Ale nie traktujcie tego nigdy jako szablon, do którego macie dążyć. Nie traktujcie tego jako wzór absolutny, zero-jedynkowy do naśladowania. Nigdy, przenigdy. Cokolwiek potrzebujemy wprowadzić w życiu, jakąkolwiek zmianę, to jest zmiana, która się zadziewa od środka na zewnątrz. I fajnie, bo te rzeczy z zewnątrz nas czasem prowadzą, właśnie nas inspirują albo odpychają, kiedy czujemy, że coś z nami nie rezonuje i czegoś nie chcemy. Ale jeżeli naprawdę chcemy jakąś życiową zmianę wprowadzić, zmienić styl życia na przykład, przejść na minimalizm, na zero waste, zacząć medytować, żyć bardziej świadomie, cokolwiek, to zawsze musimy sprawdzać ze sobą w środku, co z nami rezonuje i jaki następny krok malutki, najmniejszy mamy wykonać. I my zawsze to w środku wiemy. Jeżeli zadajesz sobie to pytanie i czujesz pustkę, nic się nie pojawia, zadaj je sobie jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty i poczekaj i ta odpowiedź zawsze przyjdzie. Ona zawsze się urodzi w środku i stąd też idzie nasza wewnętrzna moc do wprowadzania jakiekolwiek zmiany. Więc każdy może to, co postanowi, że może, to, w co uwierzy, że może, bez względu na to, co robią ludzie z zewnątrz. To powinna być tylko inspiracja. Kogokolwiek widzicie, kogokolwiek słuchacie, jeżeli to z wami rezonuje, fajnie, inspirujcie się
ale nie traktujcie tego jako szablon. Dostosowujcie wasze życie pod wasze potrzeby, pod to, co czujecie w środku. To jest absolutnie najważniejsze, po prostu, żeby być szczęśliwym na co dzień, w tym, co się ma, w tym, co nas spotyka, w tym, w czym się otaczamy. Więc myślę, że to jest najważniejszy przekaz, który chciałabym zostawić. Gdzie można cię zobaczyć, słuchać, podglądać? Można poczytać to, co piszę, trochę mojej historii, trochę refleksji na temat tego, co robię, moich obserwacji na martarobins.pl. No i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTubie, na Marta Robins, gdzie można posłuchać moich podcastów, a od wczoraj, to jest w ogóle news, jesteście pierwsi, można mnie też posłuchać na Spotify'u, również znajdziecie mnie jako Marta Robins, także bardzo serdecznie was zapraszam. Ja również zapraszam. Dziękuję ci, Marta, że poświęciłaś tę chwilę czasu na rozmowę. No i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. Ja też bardzo, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło i również mam nadzieję, że jeszcze się usłyszę i z tobą, i ze słuchaczami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że byliście ze mną, że mogę wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania. I liczę na to, że będziecie przysyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas. A będę mogła też wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam.